istnieją tajemnice, które wciąż wymykają się logicznym wyjaśnieniom. Postęp techniczny sprzyja jednak stawianiu nowych hipotez. Być może niektóre z tych pytań wreszcie doczekają się odpowiedzi. Badacze tajemnic. 1 stycznia 1976 roku, 2 minuty po północy. Amityville w stanie Nowy Jork. Tuż po nadejściu nowego roku, Kathy Letts kładzie do łóżka swoją najmłodszą córkę Missy. Dobranoc, skarbie. Schodzi do salonu i siada przed kominkiem. Nagle z płomieni wyłania się zakapturzona postać. Demon zza światów. Świat poznał tę historię jako horror z Amityville. Czy może się ona powtórzyć gdzie indziej? Horror z Amityville powraca. Przemykająca przez pokój zjawa. Otwierające się samoistnie drzwi. Nagłe powiewy chłodu. Niektórzy wierzą, że tragiczne wydarzenia, jak samobójstwo, zgon czy morderstwo, mogą uwięzić duszę zmarłego tam, gdzie nastąpiły, uniemożliwiając jej przejście na tamten świat. Najsłynniejszy, bodaj taki przypadek, wydarzył się w domu rodziny Latz w Amityville w stanie Nowy Jork w 1975 roku. Bezcielesne głosy, poruszające się samoistnie przedmioty, złe duchy przybierające postać zwierząt i dzieci. Mieszkali tam dopiero 4 tygodnie, a już doświadczyli mnóstwa dziwnych zjawisk. Kiedy Latzowie się wyprowadzili, reporter miejscowej gazety zrobił to zdjęcie. Według niektórych przedstawia ducha chłopca i stanowi dowód opanowania domu przez nieumarłych. Uważa się go za jeden z najbardziej przerażających przykładów nawiedzenia. Aktualni właściciele zapewniają, że dom nie jest już nawiedzony. Pięć tysięcy kilometrów stamtąd dzieją się podobnie niewytłumaczalne i przerażające historie. Dawne hospicjum uważa się za jeden z najbardziej nawiedzonych budynków w Ameryce. Uważam, że ci, którzy tu umarli, z jakiegoś powodu zostali. W licznych relacjach dotyczących zjawisk nadprzyrodzonych jest mowa o nagłych spadkach temperatury, pojawianiu się zjaw i bezcielesnych głosach wypowiadających groźby, jak choćby precz. Nasza ekipa sprawdzi, czy Wolf Manor rzeczywiście jest jednym z najbardziej nawiedzonych domów w Ameryce. Ustawię kamery. Rejestracji zjawisk nadprzyrodzonych posłuży nowoczesna technika. W trakcie nocnej eksploracji wewnątrz i na zewnątrz budynku wykorzystane zostaną kamery na podczerwień o wysokiej czułości. Ekipa zbada inny obiekt, w którym wystąpiły takie zdarzenia. Oraz zanalizuje inne, niewyjaśnione zjawiska w celu obalenia mitu o duchach.
Zespół badaczy udaje się do Wolf Manor w Clovis w Kalifornii. Uważają oni, że sprawcą nawiedzenia może być duch człowieka lub nawet demon. Musimy mieć się na baczności. Gotowość na tak specyficzne doświadczenia stwarza możliwości działania pewnym istotom. Otwierają się kanały, którymi te byty mogą się przedostać. Widzieliśmy sporo takich domów. Ciekawe, czy ten faktycznie jest nawiedzony. Zespół badawczy. Dave Considine zajmuje się rozpoznawaniem demonów, najgroźniejszych istot nadprzyrodzonych. Demonolog to ktoś biegły w kontaktach z demonami, czyli złymi duchami. Kiedy mają one jakiś problem, naszym zadaniem jest rozpoznać go i zbadać. To miejsce naznaczone cierpieniem, przygnębieniem. W dodatku w piwnicy była kostnica. Budynek będzie monitorowany z zewnątrz i od środka. Witam w Wolf Manor, nazywam się Todd Wolf. Jego właściciel, Todd Wolf, prezentuje pierwszy dowód rzeczowy. Jakby niedźwiedź czy leniwiec. Czy to zdjęcie demona? Badacze zjawisk paranormalnych uważają, że złe duchy przybierają często postać zwierząt lub dzieci. Stoję w drzwiach. Tutaj. To moja twarz. Rozmawiam z gośćmi, którzy są w kuchni. Sądząc po wzroście, to raczej dziecko. Fotografia bardzo podobna do tej z Amityville. Tam również chłopiec patrzy znad balustrady. Istoty nadprzyrodzone czasem przybierają postać dzieci. Demon z Amityville był widywany pod postacią świni lub małego chłopca. Przede wszystkim musimy zbadać, czy mamy tu do czynienia wyłącznie z duchami ludzi. Jeśli są tu demony, rozpoznam je. W których pomieszczeniach dzieje się to najczęściej? Duże natężenie obserwuję w kuchni i piwnicy. Z tego, co wiemy, tam przechowywano zwłoki. Dziś, kiedy ktoś umrze w domu, zaraz przyjeżdża koroner, wtedy tak nie było. Stąd szczególne natężenie w piwnicy, jak przypuszczamy. Na górze pokój Mary. I Georgia. A od frontu sypialnia gospodarzy. Ta idzie do pokoju Mary. Odłóżmy je na bok. Najpierw chciałbym zbadać pomieszczenia, gdzie zjawiska te występują najczęściej. Stamtąd ruszymy dalej. To biorę się za kuchnię i piwnicę. Trzeba pociągnąć zasilanie. Ekipa posługuje się kamerami na podczerwień. Szczególnie czuła, gruba Berta zostaje ustawiona na dworze. Wykryje niewidoczną dla ludzkiego oka energię. Kamera termowizyjna FLIR pokazuje minimalne zmiany temperatury rzędu 1/10 stopnia. Trzeba bardzo uważać na miejsca natężenia zjawisk nadprzyrodzonych czy demonicznych. Najlepiej ich unikać. Wojskowy system wykrywaczy drgań pozwoli wychwycić każdą aktywność w obrębie budynku. Wtedy badacze sprawdzą, czy to istota ludzka, czy nadprzyrodzona. Siedzi? W porządku, wracamy.
Niesamowite urządzenie jeszcze nie było wykorzystywane do badań zjawisk nadprzyrodzonych. Pokaże nam, którędy ta siła przenika do budynku. O ile ona tu jest, a mamy podstawy w to wierzyć. To urządzenie pomoże nam ją wykryć. Nasza ekipa przybyła do Clovis w Kalifornii, żeby sprawdzić, czy dawne hospicjum zostało opanowane przez duchy, tak jak w 1975 roku dom w Amityville. Fascynacja zjawiskami nadprzyrodzonymi pojawiła się w XIX wieku, kiedy modną formą łączności ze zmarłymi stały się seanse spirytystyczne. Pierwsze fotografie ukazują zjawy w formie mgławic, a także kul i niekiedy postaci. To zdjęcie z Amityville uważa się za jeden z najlepszych przykładów uwiecznienia zjawiska nadprzyrodzonego. Dzieje tego domu zaś to według wielu najbardziej przerażający przypadek nawiedzenia w historii. W horrorze z Amityville występują wszelkie zjawiska znane demonologii, inaczej mówiąc, paranormalne. Ten niesamowity przypadek przejdzie do historii. Czy nawiedzenie było skutkiem tragedii z 13 listopada 1974 roku? 24-letni Ronald DeFeo zastrzelił wtedy we śnie 6 członków swojej rodziny. Twierdził potem, że nakazały mu to tajemnicze głosy. Wolf Manor naznaczone jest podobną tragedią. Hospicjum nie było przybytkiem radości. Pacjenci spędzali tu swoje ostatnie lata. W zasadzie przybywali tu umrzeć. Nie było to miejsce do życia. W połowie lat 80. pojawiły się pogłoski, że popełniono tu 2 brutalne morderstwa i samobójstwo. Nasi badacze zamierzają sprawdzić, czy hospicjum zostało opanowane przez duchy. Nocne badanie obejmie zasięgiem piętro, gdzie znajdują się pokoje Mary i Georgia, nazwane tak na cześć nawiedzających je podobno duchów, kuchnię, gdzie widywano postać dziecka, oraz epicentrum aktywności duchów, piwnicę, w której przechowywano zwłoki. Do zespołu dołącza inżynier Andy Kopok, naukowiec, który zaprojektował i wykonał większość przyrządów wykorzystywanych w badaniu. Ich projektowaniem zajął się po własnym doświadczeniu paranormalnym w 2008 roku. Pochłaniały mnie kolejne zagadnienia, a kiedy nie znajdowałem wyjaśnień, nie wykluczałem, że to zjawisko nadprzyrodzone. Up to the possibility that some of this could actually be paranormal phenomena. Andiemu pomaga medium Melissa Segal. Co sądzisz o tym badaniu? Zastanawiałam się wczoraj nad pokojem Mary. Uważam, że od niego powinniśmy zacząć. Czuję, że sporo tam wykryjemy. Zaczynają od pokoju Mary, siedliska zjawisk nadprzyrodzonych. Poprzednio odczuwaliśmy wielką energię wchodzącą tymi drzwiami. Uważam, że tutaj powinniśmy zainstalować aparaturę. Tylko że dzisiaj wyczuwam kogoś przy tej szafie. Andy skonstruował na to badanie przyrząd, który zarejestruje wszelką aktywność paranormalną.
To czujnik wibracji, skorelowany z zapisem dźwięku, umożliwi nam śledzenie sekwencji zdarzeń. Rejestruje też dźwięki o niskich częstotliwościach. Częstotliwości EVP głosów niezidentyfikowanych są zbyt niskie dla ludzkiego ucha. Kolejny przyrząd pomiarowy to wzmacniacz indukcyjny. Wzmacnia zmiany pola elektromagnetycznego. Te śmieszne antenki wychwytują różne rezonanse i częstotliwości wykorzystywane przez duchy. Kamera na podczerwień zarejestruje wszystko, co wydarzy się w tym pokoju. Przed badaniem określa się pole elektromagnetyczne tła. To oczywiście pole lampy. A jak zgaszę? Znacznie ciszej. Czyli tło jest na tym poziomie. Zapalę. Wszystko gotowe. Zgaś. Chyba możemy zaczynać. Tak jest. Włącz dwójkę, Chris. Mówcie, kiedy zniknę z pola widzenia. Piwnica, godzina 23. Badacz Chris Daddio prosi kierującego zespołem Dave'a Considine'a o zejście do piwnicy, dokąd w czasach hospicjum znoszono zwłoki. Zero. FLIR Chrisa wykrył anomalię cieplną na stojącym pośrodku filarze. Nie wiadomo dlaczego, w jednym miejscu był nagrzany. Jakby ktoś się o niego opierał. W ten sposób. Tu byłby obszar styczności ramienia z filarem. A przecież nikt się o niego nie opierał. Czyżby ktoś zostawił lub coś zostawiło na filarze cieplny ślad? Jakby w ten sposób stał i się nam przyglądał. Badacze notują godzinę. Później obejrzą nagranie z zainstalowanej w pomieszczeniu kamery na podczerwień. Wykrywacz drgani numer 5 na zachodnim rogu budynku stwierdził czyjąś obecność, kiedy wszyscy byli wewnątrz. Wskazanie nie może być fałszywe, prawda? A wykrywasz obecność zbliżoną do ludzkiej. Po jednej stronie, co chwilę. Sprawdźmy całą posesję. Zacznijmy stąd. Obejdziemy teren. David i John obchodzą posesję z ręcznym flirem w poszukiwaniu jakiejkolwiek aktywności. Po tej stronie głucho. Podchodzą pod ścianę zachodnią. Przeszukali cały teren. Bez rezultatu. Za ogrodzeniem raczej nikogo nie wykryjemy. Przypuszczam, że mamy do czynienia z jakąś anomalią elektromagnetyczną, która przenika przez mury. Właśnie. Niczego tu nie znajdziemy. Skierujmy może grubą Bertę na tę stronę. Przynajmniej na godzinę. Obecność ludzka,
ale i jakaś jeszcze. W pokoju George'a za pomocą FLIR-a badacze stwierdzają kolejną anomalię termiczną. Niemożliwe, żeby ściana miała 27 stopni. Zimna jak lód. Jak może pokazywać 30 stopni, a było już 32? Według kamery temperatura powietrza w pokoju wynosi 22 stopnie, a cieplnej plamy prawie 27. Wobec braku źródła ciepła nagrzanego obszaru nie sposób wyjaśnić. Co jest grane? W ścianie musi być coś. Ale co? Nie ma tam żadnych przewodów. To musi być wir. Wiry to kanały, którymi demony i inne duchy przechodzą do naszego świata. Ten duch, o ile tu jest, a mamy powody tak przypuszczać, musi tu jakoś docierać. Dziwne. Bardzo ciekawa sprawa. Bardzo dziwne. Andy Kopok i Melissa Sigal monitorują inne pomieszczenie na piętrze, pokój Mary, gdzie według świadków zjawiska nadprzyrodzone są szczególnie częste. Wzmacniacz elektromagnetyczny nagle wykrywa wzmożoną aktywność. Czuję, że coś się zbliża. Ty też? Melissa ma wrażenie, że ktoś usiłuje się z nimi skontaktować. Usiądziesz z nami? O tak. Witaj, Mary, to ty? Pamiętasz mnie? Nagranie z tego zdarzenia zostanie przeanalizowane później. Kończymy. Badania w Wolf Manor zostają zakończone o godzinie 10. Ekipa udaje się do biura Andy'ego Kopoka w Carson, niedaleko Los Angeles, gdzie dokona analizy nagrań. Konstruktor uważa, że ten budynek również jest nawiedzony. W październiku 2008 roku kamera monitoringu zarejestrowała tajemnicze zjawiska w tak zwanej maszynowni. Najpierw krzesło samo z siebie się obróciło. A kilka godzin później przewróciło się przepierzenie. Co ciekawe, zdarzenia te miały miejsce w ciągu 6 godzin tego samego dnia. Kiedy je skojarzyłem, nie mogłem uwierzyć. Budynek stoi niedaleko rafinerii, w której doszło wtedy do wybuchu. Jeden mężczyzna zginął, a kilkadziesiąt osób, w tym dzieci, odniosło obrażenia. W pobliżu znajduje się indiańskie cmentarzysko. Ten niewielki obszar jest naznaczony tragedią i cierpieniem. Najemca budynku z lat 2000-2007 zapewnia, że jest on nawiedzony. Zawsze wychodziłem ostatni. Kiedy już wszyscy wyszli, czekałem. Nigdy się nie zawiodłem. Najpierw robiło się zimno, aż leciała mi para z ust.
Potem rozlegały się kroki i hałas toczonej po podłodze kuli do kręgli. Benjamin Redford, redaktor czasopisma Badacz Racjonalista, wątpi w nadprzyrodzony charakter tych zjawisk. Przypuszcza, że ich wyjaśnienie jest prozaiczne i zamierza to udowodnić. W toku ustaleń nie staram się niczemu zaprzeczać, niczego obalać. To podejście nienaukowe. Usiłuję zrozumieć badane zjawisko. Andy prezentuje mu nagranie. Ciekawe. Coś jeszcze się wtedy poruszyło? Tylko krzesło. Zanotowano wtedy jakieś wstrząsy, czy był to przypadek odosobniony? Dokoła sporo się dzieje. W pobliżu jest linia kolejowa, jeżdżą ciężarówki. Ale tego dnia w Kalifornii nie zanotowano aktywności sejsmicznej. Doskonale. Drugi fragment jest późniejszy, o 6 godzin. To zwykłe przepierzenie ze sklepu? Zwykłe. Przyjrzyjmy się mu. Redaktor bada solidność konstrukcji. Następnie sprawdza, czy krzesło nie ma jakichś wad. Określa podatność na obroty samoczynne oraz pod wpływem czynników zewnętrznych. Wreszcie przedstawia Andiemu swoją ocenę zjawisk. Najpierw zająłem się przepierzeniem. Było przytwierdzone do ścianki działowej, ale zauważyłem, że wkręty sięgają ledwie centymetr w głąb. Sądzę więc, że chodziło o zwyczajne zmęczenie materiału. Dwa wkręty, które słabo trzymały. Z krzesłem jest ciekawsza sprawa. Widzę dwie możliwe przyczyny. Albo chodzi o drgania. Wspomniał pan o przejeżdżających pociągach i ciężarówkach. Albo to jakiś kawał, oszustwo. Stwierdziłem, że obraca się mniej więcej w tym zakresie. Gdyby ktoś chciał, mógłby niezauważony pociągnąć w ten sposób. To bardzo prawdopodobne. Nie jestem w stanie dowieść, jak było naprawdę. Żadnego z nas przy tym nie było, ale z mojego dochodzenia wynika, że mogło tak być. Zgoda, to możliwe. Brałem to pod uwagę. Tylko gdyby nie ta zbieżność w czasie, zmęczenie materiału i ruch krzesła w ciągu 6 godzin, kiedy od miesięcy nic się nie działo, byłoby to dziwne. Tymczasem w obiekcie przybywa oznak nawiedzenia. Jest źródło ciepła, albo coś, co daje taki odczyt. Na suficie. T
trwa sprawdzanie, czy dwa budynki w Kalifornii są nawiedzone. Nasza ekipa szuka oznak zjawisk nadprzyrodzonych w biurze Andy'ego Kopoka. W budynku zostaje zainstalowanych 5 kamer na podczerwień, w maszynowni, na schodach i w sali konferencyjnej na piętrze. Badacze liczą na sfilmowanie poruszających się przedmiotów lub dowodów obecności duchów. Przywieźliśmy tyle aparatury, że coś powinno się zarejestrować. Andy Kopok skonstruował na tę okazję detektor laserowy. Posłuży on do oświetlania obiektów poruszających się zbyt szybko dla ludzkiego wzroku. Oświetlając przedmiot laserem pulsacyjnym wysokich energii o określonej długości fal, jesteśmy w stanie stwierdzić, z czego jest wykonany, czy to na przykład gaz, czy coś innego. Kamera rejestruje każde przerwanie wiązki. Na filmie będzie można niemal zatrzymać oświetlony obiekt, czy to pocisk, czy ducha. Medium Melissa Segal wypatruje w maszynowni oznak zjawisk nadprzyrodzonych. Wyczuwam czyjąś obecność na schodach. I tam, w pobliżu lasera. Tak jak mówiłam, na schodach. Widzę mężczyznę, przechyla się przez poręcz, ogląda wszystko. Wcześniej byłam tu sama i poczułam na nogach zimny powiew, kiedy ktoś się zbliżył. Tutaj? Tak. Dlatego zacznijmy stąd. Andy i Melissa najpierw badają sektor, w którym obróciło się krzesło i upadło przepierzenie. Na razie wyczuwam, że ktoś się przechadza wzdłuż tamtej ściany przy drzwiach wejściowych. Widzę jedynie zarys mężczyzny, bez szczegółów. I ciągle czuję, że ktoś nas obserwuje ze schodów. Schody w maszynowni. Północ. Kontynuują badanie na szczycie schodów. Tu jest inaczej niż na dole. Czuję niepokój. Ciekawe. Nerwowość. Wzmacniacz elektromagnetyczny wykazuje koncentrację energii w tym miejscu. Jakby stamtąd. Poczułeś? Zupełnie jak powiew z klimatyzatora. Melissa przypuszcza, że ochłodzenie spowodował duch pobierający energię z otoczenia. Kiedy Andy i Melissa odczuwają gwałtowny spadek temperatury, reszta zespołu obserwuje obraz z kamer na podczerwień lub za pomocą fliru poszukuje w biurze skupisk energii. Sala konferencyjna, północ. Chris do Dave'a? Na razie w sali konferencyjnej brak anomalii. Jaka temperatura? Około 22 stopni. To tyle co gdzie indziej? Tak. Chris Daddio szuka różnic temperatur na całym pierwszym piętrze.
Wracam na dół, na razie nic nie znalazłem. Zrozumiałem. Schodzi do maszynowni. Jest źródło ciepła albo coś, co daje taki odczyt. Na suficie. Flir wykrywa skupisko energii nad Endym i Melissą. Hey Dave. Byłem przed chwilą koło Endiego. Zobacz, inna anomalia, tym razem na suficie. Podobna do tamtej z hospicjum. Na suficie? Na dachu nie ma klimatyzacji ani ogrzewania? Andy mówisz, że raczej nie, ale trzeba to sprawdzić. Jestem na dachu. Nie widać tu żadnego źródła ciepła. Nasi badacze zjawisk paranormalnych monitorują dziś dwa budynki, niczym z horroru z Amityville. Demonolog wierzy, że są nawiedzone. Medium przypuszcza, że Wolf Manor i biuro opanowały duchy zmarłych w nich osób. Naukowiec liczy na to, że aparatura jego konstrukcji wykaże istnienie zjawisk nadprzyrodzonych. Tymczasem badacze przyglądają się anomalii cieplnej na suficie biura Andy'ego Kopoka. Nad ich głowami. Chris Daddio udaje się na dach w poszukiwaniu źródła ciepła. Klimatyzacja. Jestem na dachu, nie widać tu żadnego źródła ciepła w rejonie anomalii na suficie. Wracam na dół. Na razie. Chris wraca do maszynowni, by dalej monitorować anomalię. Zdecydowanie trzeba to zbadać. 26. Znów się nagrzewa. Uspokoiło się. Napięcie minęło. I wzmacniacz ucichł. Poszły sobie. Wystarczy. Wyłącz. Kończymy. Badacze są przekonani, że zgromadzony materiał dowodowy wykaże nawiedzenie obu budynków przez istoty nadprzyrodzone. To 64 godziny nagrań wideo, 5 godzin nagrań audio i ponad 100 zdjęć termograficznych wykonanych FLIR-em. Materiał jest analizowany pod kątem zjawisk nadprzyrodzonych. W Wolf Manor badacze wykryli tajemnicze skupisko energii na piętrze. Za pierwszym razem nie stwierdziłem żadnych anomalii, nie licząc efektów działania aparatury. Ale przy drugim badaniu Dave zauważył pulsujące skupisko energii, rozgrzane miejsce. Czyżby udało im się wykryć wir, jak twierdzą niektórzy, kanał łączący ten świat z tamtym?
Przy oknach ściana ma 16 stopni, a w białym fragmencie 26. Ta plama pulsowała, jak na filmie. Koło okna, w rogu i przy spojeniu. Pulsowała, właśnie. Ale to nie wszystko. Tam, gdzie badacze spodziewali się największego natężenia zjawisk, czyli w piwnicy, wykryli na filarze ślad cieplny. To ujęcie z piwnicy. Kamera jest na prawo od drzwi. Filar był filmowany trochę z boku, nie na wprost. Nie daje nam to spokoju, nie potrafimy określić źródła tej energii. Na pewno nie pochodziła z zewnątrz, bo w budynku nie było prądu, ani niczego. Sprawdziliśmy. Nie ma ciepłej wody. Niczego. Dom jest odcięty od świata. Dyskusja przenosi się na biuro Andy'ego i anomalię cieplną na suficie maszynowni. Jak widać, dach ma 8 stopni. No, 10. Sufit jest pokryty warstwą aluminium, więc odbija wszelkie promieniowanie. Cieplne również. Mierząc temperaturę, nie stałeś bezpośrednio pod anomalią, tylko z boku. Promieniowanie odbijało się od sufitu niczym w lustrze, więc źródłem tego ciepła nie byliśmy my, ani aparatura. Na szczycie schodów z góry biło na nas ciepło, a marzliśmy, jakbyśmy siedzieli pod klimatyzatorem. W tym czasie Chris rejestrował źródło ciepła nad nami. Tak, jakby wytwarzane przez nas ciepło było wypompowywane do góry. Ciarki człowieka przechodzą. Badacze są przekonani, że nowa aparatura wykazała istnienie zjawisk nadprzyrodzonych, szczególnie w Wolf Manor. Wzmacniacz uwidocznił zmiany pola elektromagnetycznego. Następnie analizowano nagrania dźwiękowe. Hi Mary, is that you? Witaj Mary, to ty? Hi Mary. Do you remember me? Pamiętasz mnie? EVP, czyli głosy niezidentyfikowane, nie okazały się mocnymi dowodami. Również szybka kamera sprzężona z detektorem laserowym nie zarejestrowała zjawisk paranormalnych. Podczas gdy materiał dowodowy z biura Andy'ego Kopoka nie rozwiewa wątpliwości, ten zgromadzony w dawnym hospicjum zdaje się potwierdzać występowanie tam zjawisk nadprzyrodzonych, podobnych do tych z Amityville. Muszę przyznać, że Wolf Manor przyprawia o gęsią skórkę. Chyba wszyscy doświadczyliśmy tu czegoś niezwykłego. Niesamowite miejsce, nawiedzone przez niechcianych lokatorów. Za każdym razem miałam tu dziwne doznania. To najsilniej nawiedzone miejsce, jakie badałam. Badacze tajemnic nie ustaną w poszukiwaniach niezbitych dowodów obecności istot nadprzyrodzonych wśród nas. Zamierzam dalej gromadzić materiały i udoskonalać aparaturę w nadziei, że kiedyś zrozumiemy te zjawiska. Wersja polska, Toja Studios, tekst Jarosław Zalewski, czytał Jaromir Sosnowski. Otwierające się samoistnie drzwi. Nagłe powiewy chłodu. Niektórzy wierzą, że tragiczne wydarzenia, jak samobójstwo, zgon czy morderstwo, mogą uwięzić duszę zmarłego tam, gdzie nastąpiły, uniemożliwiając jej przejście na tamten świat. Najsłynniejszy, bodaj taki przypadek,
wydarzył się w domu rodziny Lutz w Amityville w stanie Nowy Jork w 1975 roku. Bezcielesne głosy, poruszające się samoistnie przedmioty, złe duchy przybierające postać zwierząt i dzieci. Mieszkali tam dopiero 4 tygodnie, a już doświadczyli mnóstwa dziwnych zjawisk. Kiedy Lutzowie się wyprowadzili, reporter miejscowej gazety zrobił to zdjęcie. Według niektórych przedstawia ducha chłopca i stanowi dowód opanowania domu przez nieumarłych. Uważa się go za jeden z najbardziej przerażających przykładów nawiedzenia. Aktualni właściciele zapewniają, że dom nie jest już nawiedzony. Pięć tysięcy kilometrów stamtąd dzieją się podobnie niewytłumaczalne i przerażające historie. Dawne hospicjum uważa się za jeden z najbardziej nawiedzonych budynków w Ameryce. Uważam, że ci, którzy tu umarli, z jakiegoś powodu zostali. W licznych relacjach dotyczących zjawisk nadprzyrodzonych jest mowa o nagłych spadkach temperatury, pojawianiu się zjaw i bezcielesnych głosach wypowiadających groźby, jak choćby precz. Nasza ekipa sprawdzi, czy Wolf Manor rzeczywiście jest jednym z najbardziej nawiedzonych domów w Ameryce. Ustawię kamery. Rejestracji zjawisk nadprzyrodzonych posłuży nowoczesna technika. W trakcie nocnej eksploracji wewnątrz i na zewnątrz budynku wykorzystane zostaną... Co? Nie ma tam żadnych przewodów. To musi być wir. Wiry to kanały, którymi demony i inne duchy przechodzą do naszego świata. Ten duch, o ile tu jest, a mamy powody tak przypuszczać, musi tu jakoś docierać. Dziwne. Bardzo ciekawa sprawa. Bardzo dziwne. Andy Kopok i Melissa Sigal monitorują inne pomieszczenie na piętrze, pokój Mary, gdzie według świadków zjawiska nadprzyrodzone są szczególnie częste. Wzmacniacz elektromagnetyczny nagle wykrywa wzmożoną aktywność. Czuję, że coś się zbliża. Ty też? Melissa ma wrażenie, że ktoś usiłuje się z nimi skontaktować. Usiądziesz z nami? O tak. Witaj, Mary, to ty? Pamiętasz mnie? Nagranie z tego zdarzenia zostanie przeanalizowane później. Kończymy. Badania w Wolf Manor zostają zakończone o godzinie 10. Ekipa udaje się do biura Andy'ego Kopoka w Carson, niedaleko Los Angeles, gdzie dokona analizy nagrań. Konstruktor uważa, że ten budynek również jest nawiedzony.
W październiku 2008 roku kamera monitoringu zarejestrowała tajemnicze zjawiska w tak zwanej maszynowni. Najpierw krzesło samo z siebie się obróciło. A kilka godzin później przewróciło się przepierzenie. Co ciekawe, zdarzenia te miały miejsce w ciągu 6 godzin tego samego dnia. Albo to jakiś kawał, oszustwo. Stwierdziłem, że obraca się mniej więcej w tym zakresie. Gdyby ktoś chciał, mógłby niezauważony pociągnąć w ten sposób. To bardzo prawdopodobne. Nie jestem w stanie dowieść, jak było naprawdę. Żadnego z nas przy tym nie było, ale z mojego dochodzenia wynika, że mogło tak być. Zgoda, to możliwe. Brałem to pod uwagę. Tylko gdyby nie ta zbieżność w czasie, zmęczenie materiału i ruch krzesła w ciągu 6 godzin, kiedy od miesięcy nic się nie działo, byłoby to dziwne. Tymczasem w obiekcie przybywa oznak nawiedzenia. Jest źródło ciepła, albo coś, co daje taki odczyt. Na suficie. Trwa sprawdzanie, czy 2 budynki w Kalifornii są nawiedzone. Nasza ekipa szuka oznak zjawisk nadprzyrodzonych w biurze Andy'ego Kopoka. W budynku zostaje zainstalowanych 5 kamer na podczerwień, w maszynowni, na schodach i w sali konferencyjnej na piętrze. Badacze liczą na sfilmowanie poruszających się przedmiotów lub dowodów obecności duchów. Przywieźliśmy tyle aparatury, że coś powinno się zarejestrować. Andy Kopok skonstruował na tę okazję detektor laserowy. Posłuży on do oświetlania obiektów poruszających się zbyt szybko dla ludzkiego wzroku. Oświetlając przedmiot laserem pulsacyjnym wysokich energii o określonej długości fal, jesteśmy w stanie stwierdzić, z czego jest wykonany, czy to na przykład gaz, czy coś innego. Kamera rejestruje każde przerwanie wiązki. Na filmie będzie można niemal zatrzymać oświetlony obiekt, czy to pocisk, czy ducha. Dlatego zacznijmy stąd. Andy i Melissa najpierw badają sektor, w którym obróciło się krzesło i upadło przepierzenie. Na razie wyczuwam, że ktoś się przechadza wzdłuż tamtej ściany przy drzwiach wejściowych. Widzę jedynie zarys mężczyzny, bez szczegółów. I ciągle czuję, że ktoś nas obserwuje ze schodów. Schody w maszynowni, północ. Kontynuują badanie na szczycie schodów. Tu jest inaczej niż na dole. Czuję niepokój. Ciekawe. Nerwowość. Wzmacniacz elektromagnetyczny wykazuje koncentrację energii w tym miejscu.
Jakby stamtąd. Poczułeś? Zupełnie jak powiew z klimatyzatora. Melissa przypuszcza, że ochłodzenie spowodował duch pobierający energię z otoczenia. Kiedy Andy i Melissa odczuwają gwałtowny spadek temperatury, reszta zespołu obserwuje obraz z kamer na podczerwień lub za pomocą fliru poszukuje w biurze skupisk energii. Sala konferencyjna, północ. Chris do Dave'a. Na razie w sali konferencyjnej brak anomalii. Jaka temperatura? Około 22 stopni. To tyle co gdzie indziej? Tak. Chris Daddio szuka różnic temperatur na całym pierwszym piętrze. Wracam na dół, na razie nic nie znalazłem. Zrozumiałem. Schodzi do maszynowni. Badania w Wolf Manor zostają zakończone o godzinie 10. Ekipa udaje się do biura Andy'ego Kopoka w Carson, niedaleko Los Angeles, gdzie dokona analizy nagrań. Konstruktor uważa, że ten budynek również jest nawiedzony. W październiku 2008 roku kamera monitoringu zarejestrowała tajemnicze zjawiska w tak zwanej maszynowni. Najpierw krzesło samo z siebie się obróciło. A kilka godzin później przewróciło się przepierzenie. Co ciekawe, zdarzenia te miały miejsce w ciągu 6 godzin tego samego dnia. Kiedy je skojarzyłem, nie mogłem uwierzyć. Budynek stoi niedaleko rafinerii, w której doszło wtedy do wybuchu. Jeden mężczyzna zginął, a kilkadziesiąt osób, w tym dzieci, odniosło obrażenia. W pobliżu znajduje się indiańskie cmentarzysko. Ten niewielki obszar jest naznaczony tragedią i cierpieniem. Najemca budynku z lat 2000-2007 zapewnia, że jest on nawiedzony. Zawsze wychodziłem ostatni. Kiedy już wszyscy wyszli, czekałem. Nigdy się nie zawiodłem. Najpierw robiło się zimno, aż leciała mi para z ust. Potem rozlegały się kroki i hałas toczonej po podłodze kuli do kręgli. It sounded like somebody had a bowling ball and they were rolling it across the floor. Benjamin Redford, redaktor czasopisma Badacz Racjonalista, wątpi w nadprzyrodzony charakter tych zjawisk. Przypuszcza, że ich wyjaśnienie jest prozaiczne i zamierza to udowodnić. W toku ustaleń nie staram się niczemu zaprzeczać, niczego obalać. To podejście nienaukowe. Usiłuję zrozumieć badane zjawisko. Jak widać, dach ma 8 stopni. No, 10. Sufit jest pokryty warstwą aluminium, więc odbija wszelkie promieniowanie. Cieplne również.
heat signature one thing or another, but mierząc temperaturę nie stałeś bezpośrednio pod anomalią, tylko z boku. What you're measuring is above us and you're shooting it from here. Promieniowanie odbijało się od sufitu niczym w lustrze, więc źródłem tego ciepła nie byliśmy my, ani aparatura. Na szczycie schodów z góry biło na nas ciepło, a marzliśmy, jakbyśmy siedzieli pod klimatyzatorem. W tym czasie Chris rejestrował źródło ciepła nad nami. Tak, jakby wytwarzane przez nas ciepło było wypompowywane do góry. Ciarki człowieka przechodzą. Badacze są przekonani, że nowa aparatura wykazała istnienie zjawisk nadprzyrodzonych, szczególnie w Wolf Manor. Wzmacniacz uwidocznił zmiany pola elektromagnetycznego. Następnie analizowano nagrania dźwiękowe. Hi Mary, is that you? Witaj Mary, to ty? Hi Mary. Do you remember me? Pamiętasz mnie? EVP, czyli głosy niezidentyfikowane, nie okazały się mocnymi dowodami. Również szybka kamera sprzężona z detektorem laserowym nie zarejestrowała zjawisk paranormalnych. Podczas gdy materiał dowodowy z biura Andy'ego Kopoka nie rozwiewa wątpliwości, ten zgromadzony w dawnym hospicjum zdaje się potwierdzać występowanie tam zjawisk nadprzyrodzonych, podobnych do tych z Amityville. Muszę przyznać, że Wolf Manor przyprawia o gęsią skórkę. Chyba wszyscy doświadczyliśmy tu czegoś niezwykłego. Niesamowite miejsce, nawiedzone przez niechcianych lokatorów. Za każdym razem miałam tu dziwne doznania. To najsilniej nawiedzone miejsce, jakie badałam. Badacze tajemnic nie ustaną w poszukiwaniach niezbitych dowodów obecności istot nadprzyrodzonych wśród nas. Zamierzam dalej gromadzić materiały i udoskonalać aparaturę w nadziei, że kiedyś zrozumiemy te zjawiska. Schodzi do maszynowni. Jest źródło ciepła albo coś, co daje taki odczyt. Na suficie. FLIR wykrywa skupisko energii nad Andym i Melissą. Hey Dave. Byłem przed chwilą koło Andy'ego. Zobacz, inna anomalia, tym razem na suficie. Podobna do tamtej z hospicjum. Na suficie? Na dachu nie ma klimatyzacji ani ogrzewania? Andy mówi, że raczej nie, ale trzeba to sprawdzić. Jestem na dachu, nie widać tu żadnego źródła ciepła. Nasi badacze zjawisk paranormalnych monitorują dziś dwa budynki, niczym z horroru z Amityville. Demonolog wierzy, że są nawiedzone. Medium przypuszcza, że Wolf Manor i biuro opanowały duchy zmarłych w nich osób. Naukowiec liczy na to, że aparatura jego konstrukcji wykaże istnienie zjawisk nadprzyrodzonych. Tymczasem badacze przyglądają się anomalii cieplnej na suficie biura Andy'ego Kopoka. Nad ich głowami.
Chris Daddio udaje się na dach w poszukiwaniu źródła ciepła. Klimatyzacja. Jestem na dachu, nie widać tu żadnego źródła ciepła w rejonie anomalii na suficie. Wracam na dół. Na razie nad pokojem Mary. Uważam, że od niego powinniśmy zacząć. Czuję, że sporo tam wykryjemy. Zaczynają od pokoju Mary, siedliska zjawisk nadprzyrodzonych. Poprzednio odczuwaliśmy wielką energię wchodzącą tymi drzwiami. Uważam, że tutaj powinniśmy zainstalować aparaturę. Tylko że dzisiaj wyczuwam kogoś przy tej szafie. Andy skonstruował na to badanie przyrząd, który zarejestruje wszelką aktywność paranormalną. To czujnik wibracji. Skorelowany z zapisem dźwięku umożliwi nam śledzenie sekwencji zdarzeń. Rejestruje też dźwięki o niskich częstotliwościach. Częstotliwości EVP głosów niezidentyfikowanych są zbyt niskie dla ludzkiego ucha. Kolejny przyrząd pomiarowy to wzmacniacz indukcyjny. Wzmacnia zmiany pola elektromagnetycznego. Te śmieszne antenki wychwytują różne rezonanse i częstotliwości wykorzystywane przez duchy. Kamera na podczerwień zarejestruje wszystko, co wydarzy się w tym pokoju. Przed badaniem określa się pole elektromagnetyczne tła. To oczywiście pole lampy. A jak zgaszę? Znacznie ciszej. Czyli tło jest na tym poziomie. Zapalę. Wszystko gotowe. Zgaś. Chyba możemy zaczynać. Tak jest. Włącz dwójkę, Chris. Mówcie, kiedy zniknę z pola widzenia. Piwnica, godzina 23. Badacz Chris Daddio prosi kierującego zespołem Dave'a Considine'a o zejście do piwnicy, dokąd w czasach hospicjum znoszono zwłoki. Ten niewielki obszar jest naznaczony tragedią i cierpieniem. Najemca budynku z lat 2000-2007 zapewnia, że jest on nawiedzony. Zawsze wychodziłem ostatni. Kiedy już wszyscy wyszli, czekałem. Nigdy się nie zawiodłem. Najpierw robiło się zimno, aż leciała mi para z ust. Potem rozlegały się kroki i hałas toczonej po podłodze kuli do kręgli. Benjamin Redford, redaktor czasopisma Badacz Racjonalista, wątpi w nadprzyrodzony charakter tych zjawisk. Przypuszcza, że ich wyjaśnienie jest prozaiczne i zamierza to udowodnić.
W toku ustaleń nie staram się niczemu zaprzeczać, niczego obalać. To podejście nienaukowe. Usiłuję zrozumieć badane zjawisko. Andy prezentuje mu nagranie. Ciekawe. Coś jeszcze się wtedy poruszyło? Tylko krzesło. Zanotowano wtedy jakieś wstrząsy, czy był to przypadek odosobniony? Dokoła sporo się dzieje. W pobliżu jest linia kolejowa, jeżdżą ciężarówki. Ale tego dnia w Kalifornii nie zanotowano aktywności sejsmicznej. Doskonale. Drugi fragment jest późniejszy, o 6 godzin. To zwykłe przepierzenie ze sklepu? Zwykłe. Przyjrzyjmy się mu. Redaktor bada solidność konstrukcji. Następnie sprawdza, czy... Naukowiec liczy na to, że aparatura jego konstrukcji wykaże istnienie zjawisk nadprzyrodzonych. Tymczasem badacze przyglądają się anomalii cieplnej na suficie biura Andy'ego Kopoka. Nad ich głowami. Chris Daddio udaje się na dach w poszukiwaniu źródła ciepła. Klimatyzacja. Jestem na dachu, nie widać tu żadnego źródła ciepła w rejonie anomalii na suficie. Wracam na dół. Na razie. Chris wraca do maszynowni, by dalej monitorować anomalię. Zdecydowanie trzeba to zbadać. 26. Znów się nagrzewa. Uspokoiło się. Napięcie minęło. I wzmacniacz ucichł. Poszły sobie. Wystarczy. Wyłącz. Kończymy. Badacze są przekonani, że zgromadzony materiał dowodowy wykaże nawiedzenie obu budynków przez istoty nadprzyrodzone. To 64 godziny nagrań wideo, 5 godzin nagrań audio i ponad 100 zdjęć termograficznych wykonanych FLIR-em. Materiał jest analizowany pod kątem zjawisk nadprzyrodzonych. W Wolf Manor badacze wykryli tajemnicze skupisko energii na piętrze. Za pierwszym razem nie stwierdziłem żadnych anomalii, nie licząc efektów działania aparatury. Ale przy drugim badaniu Dave zauważył pulsujące skupisko energii, rozgrzane miejsce. Czyżby udało im się wykryć wir, jak twierdzą?